Patrzcie, od wewnątrz jest zastawione jakąś szafką, czyli ktoś może być w środku. No ale nic, wchodzimy. No, jesteśmy w środku takiej dość ciekawej willi. Natomiast ona już jest parę lat opuszczona. No i jak widać, popadła w lekką ruinę, ale może uda nam się znaleźć jakieś parę ciekawych rzeczy. Tu już pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to jakieś papiery. Tutaj widziałem przed chwilą jakiś pilot czy coś w tym stylu, chyba od klimatyzacji, a nie, Panasonic, to nie wiem. I tutaj jest na podłodze pełno takich bonów na zniżkę, 50 zł, a tu na przykład 200 zł. Do Centrum Kosmetyki, taka ciekawostka. Tu cała podłoga praktycznie jest w tych bonach. Tutaj mamy taki aneks kuchenny, przynajmniej tak to wygląda, albo jakiś barek tutaj mógł być. I tutaj jak widać, no pełno jest tych bonów na podłodze, jakiś pajączek, pajączka przeprosimy. I co my tu mamy? Jakieś słoiki, bidon. Nie wiem, co to mogło być w sumie. Może jakaś skrzynka? Nie wiem. Nie wiem, do czego to mogło służyć. To jest odważa, chyba. No właśnie, też mi się tak wydaje. Nie wiem, co to mogło być. Albo kawałek paska, albo coś innego. W ogóle to jest solidnie wykonane. Jakieś porządne drewno to jest. Tutaj płytki, czyli faktycznie mogła być to kuchnia. Dobra, tu już się przyda chyba lampka. Tutaj mamy łazienkę. No ale łazienka jak łazienka. Tutaj widać część kuli. Po prostu ktoś mógł mieć jakieś problemy z nogą tutaj. Jakieś opakowanie. Tutaj są buty. Pełno papierów tutaj jest. No bo tak, dokładnie, bo tak jak słyszeliście na początku, mieszkali tutaj bankowcy, którzy oszukali ludzi i domem zajął się komornik. Patrzcie na to, ile kabli tutaj jest. Pełno tutaj czasopism, jakichś gazet i innych. Czy to jeszcze działa? Tak, patrzcie. Szafki. Szafki praktycznie jak nowe, tylko pełno kurzu. Język angielski, o! Jest nazwisko, ono jest zamazane. Czyli jakieś dziecko tu także musiało mieszkać, bo jest pełno takich rzeczy dziecięcych, zresztą to zaraz zobaczycie. I patrzcie tam. To jest opakowanie po gripie do lustrzanki, do Sonego. Tutaj była lustrzanka A330. Albo bezlusterkowiec, nawet nie wiem. A nawet nie wiem, nie mam pewności. Także ktoś tutaj musiał lubić fotografię albo nawet filmy. O, jakaś stara kaseta, ale nie jest w żaden sposób podpisana. Tu jest. Terapia grupowa. Tak? Czyli, o, faktycznie. Jest tutaj jeszcze więcej takich kaset. Ale tutaj są etykiety pozrywane, na przykład. Jak to się otwiera? Wycieczka do Tajlandii. Dystrybucja filmów Poseidon. Szczecin. Nie patrzcie, to jest normalnie taśma z filmem. Dobra, wkładamy na miejsce. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze więcej filmów. Jeszcze więcej teczek. Segregatorów z papierologią. No nie mówcie. To jest USG. Podczas ciąży. No, tego się nie spodziewałem w takim miejscu. Nie wiem, schowałbym to gdzieś. Bo to jest naprawdę bardzo prywatna rzecz. Dawaj to gdzieś, nie wiem, w książkę. W sumie racja. Schowam to. Tu były te gazety. To schowam je w gazety. O! Kruk. No, jest dosyć prestiżowo z tego, co kojarzę. Dobra, zamykamy to. Tu mamy oczywiście biurko.
Też z jakiegoś porządnego drewna. O, patrzcie to. No, to wiecie co? Tego się tu też nie spodziewałem. Mamy skruka, rachunek na 3500 zł. Za pierścionek, wisiorek i łańcuszek. 3400. A tu mamy opakowanie prawdopodobnie po tym. Kto wie, może te pierścionki i inne takie ozdoby tutaj były i ktoś się po prostu ukradł. Bo tak to wygląda. Jakby one tu były, ktoś to znalazł i po prostu sobie wziął. Tutaj jakieś pisma, jakieś rachunki. A to co jest? Opakowanie od laptopa. Patrzcie, wersja Ferrari jakiegoś laptopa. Oczywiście puste. O, to jest opakowanie po jakimś winie, dokładnie, no. O, a tu mamy uschniętego kwiatka. Toner od drukarki. Opakowanie po jakimś telefonie? Nie, po perfumie. To naprawdę jest pełno rzeczy. Kolejne jakieś kasety. Kolejna klawiatura. Tak to. A, kruk, dokładnie. Biżuteria. Tam są jakieś kosmetyki. To co? Teraz idziemy do garażu. Albo najpierw zobaczymy jeszcze to pomieszczenie. O, kolejne pisma. I główne wejście prawdopodobnie. O, patrzcie to. Nie wiem, czy to pierścionek zaręczynowy mógł być w tym miejscu. Ale patrz to, apart. O, a na dole karta bankowa. Do 11 roku z podpisem. Tutaj mamy ozdoby na święta na przykład. Mamy zaproszenia. Instytut Kosmetologii. A tu co? Pit? No, tak, na pierwszy rzut oka wygląda jak Pit, ale mogę się mylić. Pusto? Znaczy, nie są jakieś tam stabilki też dalej. O, patrzcie, czyli to na pewno był główny korytarz. Bo pozostawały tutaj, tu na dole, buty. To co? Idziemy w dół. Tutaj wchodzimy do garażu. No, to jest naprawdę multum tych bonów. Kalendarz z 2011 roku. I trafiliśmy chyba do piwnicy połączonej z garażem. O, to jest wyciąg rachunków, tylko rachunków właściciela. Bo jak wiecie, kasa fiskalna nabija rachunek dla sprzedawcy i dla kupującego. To jest właśnie ten rachunek dla sprzedawcy. Jakieś zabawki dziecięce. O, a tu mamy chyba... To jest cały karton tych rolek, dosłownie. Dokładnie. Tu mamy nawet puste rolki, jeszcze niewykorzystane. Tutaj na przykład. Jakaś książka, czy kodeks cywilny. Tutaj jeszcze więcej śmieci. I miejsce do suszenia ubrań. Szkoda, że dopiero teraz tutaj się wybrałem, bo może z rok wcześniej, ale to naprawdę mogło być w niezłym stanie. Tu mamy kolejne tunery, konewka. Tu muszę być mega cicho, bo po lewej stronie jest wyjście na osiedle. Patrzcie, to był garaż. Patrzcie, pełno pieczątek. Zobaczę, co to są za pieczątki. Patrzcie, nawet od taksi prawdopodobnie. Ten taki billboard CC. A tutaj data i rosyjski bank jakiś.
Dokładnie, jakaś stara rejestracja. A to co to mogło być? Jakaś skrzynka na coś. Jakieś stare buty. Pełno ulotek, lalka. Dobra, to jedę zobaczyć dalej. O, stara walizka. Taka skórzana. Pusta. O, jakiś billboard. Jakiegoś salonu kosmetycznego. Wow. Jakaś ogromna skrzynka z zabawkami do piasku. Stare łóżeczko. I apteczka. Dla dzieci. Gdzie masz apteczkę? O, faktycznie. Apteczka jakaś pusta. A tutaj jakaś taka, taki kącik z wyjściem na podwórko, gdzie przechowywali jakieś techniczne rzeczy. Jest telefax. Taki bardzo stary. Dobra. To idziemy na wyższe piętro. Aha, jeszcze to pomieszczenie. To po prostu, wiesz co? Z komina. Tutaj jakaś sadza wyszła. Dobra, to idziemy na górę. I tutaj, tak jak myślałem, miejsce, gdzie bezdomni urządzili sobie taki mały domek. Patrzcie, jedzenie bezdomnych, jakieś łóżko prowizoryczne. Patrzcie, kartony z butami, lasocki, cztery pary butów, tutaj pełno butelek. Mam nadzieję, że nikogo tutaj z bezdomnych nie spotkamy, bo nie wiadomo, kto ma jakie zamiary. Tutaj mamy łazienkę po prawej, a tutaj mamy taras. Patrzcie, jaki on jest ogromny. Tutaj musimy być bardzo cicho, bo jak widać, jesteśmy prawie że obok domu. Jakieś śmieci. Patrzcie, wykończenie w ogóle tego tarasu, bo to już chyba tarasem można nazwać. Dość takie eleganckie. I w każdych oknach, w całym domu są rolety antywłamaniowe. I patrzcie to. Patrzcie, jaka tu wanna była. Oczywiście ktoś już ją zepsuł. Jest jacuzzi po oknie. Tak? Mówisz? Widać ocieplenie, wełna mineralna. To górne piętra są bardziej zdewastowane, to jakieś rzeczy bezdomnych prawdopodobnie. I to był na stówę pokój dziecięcy. Patrzcie, tu zabawek, lalek. Lizaki. Patrzcie tą lalkę. Skrable. Ale zauważ, ile tu było tych bonów. To jest praktycznie w całym domu cała podłoga jest w tych bonach. No tu mógł być fajny pokoik, wiesz, bo bardzo mi się podobają te okna, bo jest ich bardzo dużo. Patrzcie. Rolety antywłamaniowe działają, tylko że trzeba uważać, żeby ich nie ruszać. Bo ludzie, którzy mogą przechodzić obok, mogą zauważyć. O, a tu mamy widok z góry na zejście, które też robi wrażenie. I mamy podobne wykończenie przy tym zejściu jak na tarasie. Patrzcie, tutaj mamy stary monitor, a jeszcze ten teleskopowy. No tu już totalna ruina tak naprawdę, same śmieci. O, patrzcie, to był osiołek? Tak, osiołek z Kubusia Puchatka. O, tam jeszcze ciastka w opakowaniu. Tutaj szafki, puste. Słychać lądujący samolot.
Gdyby to jeszcze było suche. Jest suche, ale to sobie usiądę, odpocznę. Właśnie, czekaj, zobaczymy jak to wygląda ten dach tutaj. No mi się wydaje, że jest jakieś pomieszczenie u góry jeszcze. Tylko, że tu nigdzie nie ma żadnego wejścia. Weszliśmy cały dom praktycznie. A wejścia żadnego na górę nie widziałem. Także może to być po prostu, wiesz, zabudowane. No a te lalki zawsze będą straszyły w takich miejscach. Patrzcie, jakie małe zabawkowe buciki. Patrzcie to wykończenie tutaj. Gdyby tutaj był zadbany taki witrażyk, coś w tym stylu. Oczywiście ktoś już musiał go wybić. Mi się ten taras podoba bardzo. On robi ogromne wrażenie. To co? Schodzimy na dół. Powoli będziemy kończyć. W ogóle jeżeli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na Facebooka, na Instagrama. Tam na bieżąco wrzucam informacje, co zwiedzam, co się ze mną dzieje i tak dalej. Także jeżeli chcecie mnie tam zaobserwować, linki macie w opisie. A jak na razie to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć.